znowu straciłem ponad 500 zł. Jako jedyny na świecie dostałem swój własny skin w Stumble Guys. Napisał do mnie kolega z Kolumbii, który zrobił dla mnie skiny takie jak Robert Lewandowski, Iron Golem czy Enderman z Minecrafta i zapytał się, czy nie chcę swojego skina z prawdziwego życia. Stary, lecę cały czas bez wody? O nie! Dobra. Otrzymałem skin, który jest największy w historii gry i jest ponad 2 razy większy od przeciętnego skina. To jest największy skin, jaki widziałem w Stumble Guys. To jest największy błąd. On nawet nie mieści się pomiędzy kolcami na Block Dashu. Staję se stary bokiem. Ej! Patrz. Mam nadzieję, że nie dostanę za to bana. O! Nie! Patrz pod klockami! Mam do rozdania 30 skinów Golden Banana. Codziennie będę losował 3 osoby, ale warunki to sub, łapka i dzwonek. I oglądanie do końca. Widzowie, popatrzcie tylko na tego skina. On na plecach ma napisane Abra. Z przodu ma w ogóle tą grafikę Abra Team. I jak sami widzicie, faktycznie jest on zrobiony na piłkarza. Tylko czemu ja mam żółte włosy? Tego nie powinno być w Stumble Guys. Nie no, popatrzcie sami, kto to wymyślił. Co to jest? Nie no, nie mogę, no nie mogę. Czy wy widzicie, co ten ziomal w ogóle robi? Najlepsze jest to, że mam jeszcze wersję tego skina Big. Popatrzcie, co się z nim dzieje. Co on ma tu z nogami? Potrzebujemy, żeby odpadło jak najwięcej graczy, bo popatrzcie na tego skina. Co to jest? On ma tutaj normalnie, serio? Abra! Co? Poszło nie tak. Ej, to jest najbrzydszy skin, jaki widziałem w ogóle w swoim życiu. Wow. Dobra, uwaga, wchodzę tutaj, patrz, wchodzę tutaj po tobie. Ty, ale se wszedłem. Nie, patrz. Wow, jak się tutaj uratowałem, aż zrobię emoteczkę. Ej, nie, serio. W ogóle, dlaczego on ma żółte stare włosy? Ja tego totalnie nie czuję. Nie, ratuj się. Dobra, my tak czy inaczej musimy lecieć na metę. Gościu, on nie wygląda w ogóle jak ja, bo on ma jakieś żółte włosy i w ogóle ma getry serio piłkarskiej do tego wszystkiego. Ma jeszcze koszulkę z Abra Team. Ej, naprawdę jestem gigantycznie zaskoczony, jak genialnie wyszedł ten skin, bo popatrzcie na niego. Ej, nie mogę na to patrzeć. To jest najbrzydszy skin w całym Stumble Guys. I to, że za niego zapłaciłem 500 zł. Nie mogę, po prostu nie mogę. Nie powinienem dłużej grać w tą grę. Ale teraz wchodzę sobie na metę, siemano. Bo teraz mamy super slajda, słuchajcie, i robimy No Water Challenge. Potrzebowaliśmy jak najmniej osób, żeby stoper nas tutaj nie dojeżdżał. Popatrzcie, jestem idealnie w kolorach tej mapy. Żółto-zielony, taki tropikalny klimat. Nie no, naprawdę przesada, autentycznie przesada. I teraz robimy dragowane wyzwanie. Dobra, ej, nie mogę. On stary tak w ogóle ma te ręce jak jakieś skrzydła samolotu, więc ja myślę, że to musi się udać, mordo. Ej, naprawdę, to autentycznie musi się tutaj udać. Dobra. Mi na razie idzie super. O nie, dobra, mnie wywaliło, ale ja tutaj wracam na dobre tory. Stary, lecę cały czas bez wody. O nie. Dobra. Stary, nie. Ale dobra, dawaj teraz, no nie. Ej, kurczę, zawsze w tym samym momencie fejlujemy. Jak to jest w ogóle może? A w ogóle patrzcie, jaka to jest rzecz. Patrzcie, jak zrobicie tak podwójną spację, to sobie... Aha, chciałem pokazać, że sobie przejdziecie bez problemu, ale jesteś w stanie jakby przeskoczyć nad tymi w ogóle tamtymi jakby... Tym, co cię bije, a ja se lecę normalnie w drugą stronę, bo jestem samolotem. I teraz nie! Ej, dobra, dawaj. I teraz siu! Ale teraz potężny, słuchajcie. Przykład na to, że nawet jak masz skina, który robi to i tak się mieścisz między blokami, bo wystarczy, że staniesz bokiem. Patrz na to, jak będą stare kolce, to ja sobie normalnie stoję, patrz, bokiem w ten sposób, no nie? I wtedy mamy totalnie uratowane. Ale my tutaj, słuchajcie, będziemy robić najmocniejsze triki ever przy pomocy emotek, więc obejrzyjcie to do końca. Nigdy do połowy, bo jeżeli oglądacie do połowy, to nie możecie, słuchajcie, wtedy poznać mega kozackich trików, które ostatnio poodkrywaliśmy i przez to porobiliśmy jakieś szalone rekordy, na przykład na Rush Hour przez 10 minut. Na Block Dashu to stoper za stoperem jest praktycznie walony, no nie? Na każdym odcinku, bo serio, my takie rzeczy tutaj wykminiliśmy, że sobie lecisz tutaj, tu się stopujesz emotką. O! I widzieliście? Rozwaliłem blok, potem on wrócił normalnie do życia i potem znowu ten ninja go rozwalił. Serio, naprawdę strasznie mocne rzeczy da się tutaj robić przy pomocy tych emotek. Totalnie poważnie. Pum. Dobra, ja się już nauczyłem tutaj zatrzymywać za każdym razem na tych blokach, więc jest o tyle git, że przez to możemy sobie manewrować tak, jak nam się podoba. Ale zaraz weźmiemy banana. Ej, dobra, popatrz na to. Pum. Ile on salt tutaj robi. Ej, ale dobra, teraz robimy coś mocniejszego. Leci tutaj banan. Ja chciałem, stary, przeskoczyć banan. Dobra, leci tam. Patrz to. I no to boy.
czemu mój banan przenika pod klockami? Ej, prawdziwy sprawdzian. Staje se stary bokiem. Ej, patrz to, przeniknął. Ale on jest tak szerokim skinem, że on się w ogóle ledwo zmieścił. Ej, dobra, znowu stoję bokiem. Patrz. No patrz. Wow, on jest stary. Niemożliwe, że on jest tak szeroki. O kurde, ej, to będzie mega porąbany skinka, ale boom. Nie, patrz, pod klockami przenika. Ej, jak wy oglądacie do połowy te arenki, nie do końca, to jest masakra. Omija was tyle trików, no popatrzcie na to. Pamiętajcie, nigdy do połowy nie wolno. Dobra, patrz. I boom! Ale bananiarz! Yo! Ej, serio, i teraz? Yo! A, nie tym razem, stary. O kurde! Dobra, tutaj trzeba się już naprawdę ratować, ale masakra. Dobra, rozbijam ci i stary, dawaj teraz. Dawaj, lecisz teraz. Ej, dobra, jest stary. Co ty odpadłeś? No w takim momencie! Nie no, ale stary, ja ci nie pozwalam odpadać w takim momencie. Nie wolno, stary. Stary jest robal robiony, abera robal. Dobra, leci tam bananiarz i... Oj, za daleko ten bananik. O, patrz, stary, to. Patrz teraz to. Albo czekaj, czy on naprawdę znowu przenika pod klockami? Ej, co jest z tymi bananami? Bo ja trochę nie kumam, ale siup. Te banany się psują. Ej, ja totalnie tego nie rozumiem, ale większość tych bananów chce przenikać pod blokami. Dobra, teraz stary, patrz na tego trika, patrz na to. Pum. Ale widzisz? Trik, co? Stary, widziałeś to? Co? Widziałeś co to? Co to za trikulec? Halo, dobra, pierwszy raz w życiu mi to wyszło. Dawaj, Kaku, ratuj się tutaj. Wow, ej, jest poważnie, stary, jest naprawdę poważnie. Ale to naprawdę było giga dobre, to tu zrobiłeś, serio. Totalnie, super szybko przeniknąłem i to jest na tyle dobry trik, że kiedy grasz na przykład na turnieju przeciwko innym graczom, to oni w zasadzie nie bardzo mają czas, żeby cię nawet, stary, trafić. Więc jedyne, co mogę teraz zrobić, to się popłakać. Stary, czemu mu leci woda spod pach? Nie no, nie wierzę, to wygląda jakby, to wygląda jakby on się pocił, stary, teraz jakoś bardzo. Dobra, siup, wow! Ej, dobra, stary, teraz patrz na tego trika. Siupi 180, 360, 790 i 60. Dobra, stary, idę te płaki. O nie! Dobra, teraz patrz, pum. Teraz pum. O, i stary tutaj na górę, widzisz? Ale to jest fajne, ej. Boom! Ej, serio, strasznie to jest satisfying, mam wrażenie. Dobra, wbijamy sobie tutaj dołem i teraz patrz. Abra, team! Leci sobie tutaj i siup! Wow! Ale go wywaliłem, ale... Nie bardzo chciałem go wywalać, bo jak on zaraz mnie zacznie atakować, to będzie bardzo źle. Ale stary, idę sobie teraz, patrz tutaj i pum! A, chciałem go znowu wyrolować. Ale nie tym razem, dobra, dajcie jakieś kolce, bo ja bym chciał tutaj przed... Oho, dobra, idziemy sobie to najpierw tutaj. Tutaj trzeba uważać. I stary, patrz to, jaki tutaj robal jest robiony. O kurde, dobra, dawaj mordo. Teraz pum i... Pum, rozbijam się głową. Dobra, wbijam się tutaj. Ale w ogóle super radzko by było, jakby takiego Dasza dodali nowe jakieś te, takie do przejścia, wiesz o co chodzi. Ej, także nowe jakby przeszkody. Ej, to by było akurat mega genialne, aczkolwiek wiesz co, chyba trochę na tym polega gierka Rush Hour. Została stworzona nowa gierka, która też jest, powiedzmy sobie szczerze, mocno zręcznościowa, no nie? I jakby... troszeczkę jak Block Dash, na zasadzie, że też musisz omijać różne przeszkody, no nie? Więc gdyby oni tutaj zmienili tego Block Dasha, to mogłoby się okazać, że ludziom by się już nie podobało, bo jest totalnie inaczej. Ale teraz patrz, jaki bananiarz. Jo! Wow! Uniknąłem tych kloków w ogóle jego. Pararara i do... Aj, myślałem, że to wskoczę i będę mógł go rozpapilić, ale nie, mordeczko. Nie rozpapilam cię dzisiaj, nie rozpapilam, bo my dzisiaj współpracujemy, bo patrz na to. I tutaj patrz, dalej. Wow! Ej, mega nisko w ogóle poleciał, a zrobił i tak 50 tysięcy salt. Dobra, robal jest tutaj robiony. O kurde, dobra, ziomal, rozbijaj to. Ej, ale mi ping skoczył, ale chyba, że... Jak on się odbija w ogóle, chłop? Dobra, patrz. No, musisz giga uważać, serio. No, wow, dawaj go i siup! Aj, no prawie, dobra. Teraz dawaj, rozbijaj to, mordo! Dawaj, ale oberwałem teraz. Ej, mega dawno nie było kolców, czy mi się tylko widzowie wydaje, no naprawdę. O kurde! O wow! Ej, prawie wpadłem, stary, w laser, ale dobra, leci banan! Stary, robimy to. Robimy dawaj. To, patrz. Dobra. Co? Nie! Ale dobra, zrobimy to, stary, zrobimy to, dobra. Dobra, save'a. No nie! Yeah!
Widzowie, jak sami widzicie, w sklepie mamy flagę Argentyny oraz flagę Meksyku i problem jest taki, że żadnej z nich pewnie nigdy nie użyję. Naprawdę bardzo fajne flagi, bardzo mi się podobają. Problem tylko w tym, że ja potrzebuję flagi Polski. A ja wciąż potrzebuję tego skina, na którego mamy 1% szans, więc widzowie, kręcimy. Teraz 900 klejnotów poszło tak o na te kręcenia. Problem tylko taki, że ja już, słuchajcie, zakręciłem tym kołem ponad 400 razy, a każde, słuchajcie, 10 zakręceń to jest w ogóle 20 zł. Wiedziałeś o tym, stary? To jest giga, stary, dużo. Jakby, skumajcie to, za 20 zł normalnie w maku czy w jakiejś Biedronce możesz kupić żarcie w sumie i sobie, nie wiem, kolkę, jakieś ciperki sobie zjeść albo banana możesz sobie kupić. Kręcenie jakieś. A ja kupuję za to kręcenie, w którym nie dostaję absolutnie niczego. No absolutnie niczego. No nie, no patrz na to. Jeszcze, żeby dało coś specjalnego, no nie? Żeby naprawdę dało coś specjalnego, ale spokojnie, widzowie. Na pewno ten moment kiedyś przyjdzie. O, super skin, Mija podcaster. Fantastyczny skin, naprawdę bardzo się z niego cieszę. Stary, dostaliśmy gościa, który po prostu idzie sobie, nie wiem, w Alpę jeździć na snowboardzie. Nie, no nie wierzę, ludzie, wierzę, no dajcie mi coś dobrego, no. Mija podcaster znowu, po raz drugi. Wow, ej, to jest przerypana akcja, że ja nie jestem w stanie nic dobrego trafić, nie? Dobra, stary, patrz na to, patrz na to, patrz na to i mamy pływaka. Kiedy ostatnio widzieliście, żebym zagrał na pivot, boż widzowie, jak to jest możliwe? Popatrzcie, czy ten skin, co? Ej, autentycznie, to jest największy skin, jaki widziałem w Stumble Guys. I w ogóle, co on ma z nogami? On ma jakieś złamane pistole. Jestem wielkości tej przeszkody. Nie, ej, to nie powinno być legalne. To powinno być zakazane. Co robi ten skin? Ej, dziwnie wygląda. Autentycznie, co to jest? Nie mogę na to patrzeć. Weź ktoś to usuń lepiej. Jestem naprawdę większy od tej ściany. Co tu się dzieje? Nie mogę. Nie mogę, autentycznie, jaka wielka w ogóle koszulka, abratim. Ej, a jak przejdę tędy, to będzie mnie uderzać, stary, no bo... Ej, ej, czekaj, to przeze mnie przenika, czy mi się tylko... Ty, to przeze mnie przenika, nie wierzę, no patrz na to, patrz na to, patrz na to. To jest... Poczekaj, jak cię złapę, jak to będzie wyglądać? Ej, autentycznie, wytyfy, dobra, lecę se tu, ale młotko mnie tutaj uderzył. Lol, ej, serio, to jest oszustwo. Ten skin to jest autentycznie oszustwo. Nie mogę nim grać, nie mogę. A teraz Treasure Island, zbierz je wszystkie, widzowie. Mam nadzieję, że wielkość tego skina da nam tutaj przewagę. Dzięki temu skinowi będziesz mógł to złoto złapać szybciej. Stary, ja w ogóle szybciej się przemieszczam dzięki temu skinowi, mam wrażenie, wiesz? Ej, serio, dobra, idę sobie teraz tutaj. Na los temple, siemano panowie, siemano. O kurde, ale proszę mi tutaj nie być. Dobra, stary, ale co mnie interere, co mnie do mnie mówisz, patrz. Nic nie do mnie nie dociera, stary. Bo jestem tak dużym skinem, że mam teraz potężną władzę, kumasz. To patrz, stary, co się dzieje, nie? Nie, w ogóle, jak to służy, że ktoś jest przede mną? Ja myślałem, że mam najwięcej tych pieniążków. Mam, ja, stary, mam 20... 30. Co? Naprawdę? A skąd tyle? No, 31. Ej. Złapałem złotą monetę. To ja idę, widzowie, w takim razie na Lava Rush. Dokładnie tak, słuchajcie. Tutaj będziemy zbierać w takim razie pieniążki. Skoro Bobek nam zabiera, to nie ma innej opcji. I spadłem na trzecie miejsce. Na czwarte, dobra. Wróciłem, słuchajcie, na trzecie. Teraz tak, lecimy sobie tędy tutaj. Dobra, teraz pójdę sobie tutaj. Teraz tutaj. Okej, okay, tutaj na to. Tutaj na to. Dobra, tutaj są kolejne pieniążki. Dobra. O kurde, zapomniałem o tym. Czekajcie, jeszcze to weźmiemy sobie. Jeszcze te sobie weźmiemy, dobra, wybij mnie tutaj. I teraz siup, dobra. I tutaj jest od razu 5 pieniążków. No stary, wiadomo, na daszku muszą być robione pieniążki. Ja jestem cały czas trzeci, to kto to tak zdobywa tego dużo? Ej, autentycznie. To jeszcze raz, który jesteś? Stary, jestem trzeci cały czas, no nie? Cały czas trzeci i mam 42 pieniążki teraz w tym momencie. Dobra, zrobię sobie 59 i o kurde, ale, no tak, ale bo wy jesteście z tego teamu lamusów, który cały czas siedzi na tym samym biomie. Serio, to strasznie nubowe moim zdaniem, no ale jakby niech każdy sobie chodzi tam, gdzie chce. Znaczy nie, tak szczerze, strasznie dubowskie to jest, stary, no musisz przyznać, nie? Dobra, ale polecimy sobie teraz tutaj i tutaj sobie pozbieramy pieniążki. Dobra, już stary, jestem trzeci w tym momencie. Idę cię dogonić, lamusie, kumasz to? Nie masz szans, najmniejszych szans. Dobra, teraz na to. A ile masz w ogóle teraz, stary, pieniążków? 76! Ale dużo masz teraz! Ej, naprawdę, teraz to, stary, strasznie dużo, ale ja mam 64 w tym momencie i lecę sobie tutaj, stary... To sporo. Dawaj tego jeszcze! Nie, jestem na trzecim miejscu i lamusiak mnie rozwali. I w tym momencie mamy rush hour, widzowie, ostatnio z Pomlą Abratim i ze skinem Roberta Lewandowskiego o 3 w nocy. Udało nam się zrobić prawie 10 minut, więc teraz mam nadzieję, że chociaż zrobimy połowę tego czasu. Mamy skin naprawdę bardzo duży i akurat na tej mapie wydaje mi się, że to może mocno pomóc, ale w momencie, kiedy, słuchajcie, już mega przyspieszy to wszystko i te samochodziki będą naprawdę bardzo malutkie, to to już może być wręcz utrudnienie.
bo jak my będziemy chcieli wejść sobie na tramwajarza Jana, to nie będzie w ogóle widać jakby tego tramwajarza. Kumacie, co mam na myśli, no nie? Że on po prostu będzie bardzo malutki. On dosłownie będzie wielkości mojego skina. To jest naprawdę stary, mega możliwy. Dobra, lecę sobie tutaj, lecę sobie teraz tutaj. I teraz polecę sobie tutaj i robię sobie robalinio. Ale to i robal jest robiony. Patrz, stary, widzisz, jaki robalinio. Dobra, pum i pum. Dobra, teraz dawaj kolejny samochodzik. Siup. Siup, let's go! Dobra, widzę, że odpadły dwie osoby. Szkoda, że ty nie odpadłeś, no. Bo naprawdę bardzo mi przykro z tego powodu, no ale niestety. Muszę jakoś to przeboleć. Będę płakał, stary. Ja będę wygrywał, chłopie. Nie, no dobra, słuchaj, ten skin jest naprawdę bardzo dziwny. Naprawdę, on jest totalnie dziwny. Ale serio, żeby nie złamać, on jest ponad dwa razy większy od innych skinów, tak? Naprawdę, ponad dwa razy. Serio, totalna przesada. A to się z tobą zgodzę, serio, że dobra, jest totalnie teraz, za duży siup, na te teraz, wszystkie siup, humblegate'owe skiny. Tak, serio, on się nadaje do jakiegoś, kurde, Minecrafta, a nie do tej gry. No. Powaga w sobie. Ale też i przeskakiwanie w ogóle sprawia mu mniejszą trudność, bo po prostu każdy skok, każda odległość jest dla niego mniejsza. No bo on sam w sobie jest gigantyczny, prawda? I robię se robala. Ale jest tutaj robal robiony. Dobra, o! Już stary przyspieszyły, więc już teraz trzeba uważać. Zaczynają no się fajne bloki. Aj, zaczynają się fajne bloki. Dobra, bloko, bloko, daszo, daszo. Dobra, co my mamy teraz zrobić, panowie? On tam doskoczy. Dobra, to ja sobie przeskoczę tutaj w takim razie. Teraz z tego na to sobie przeskoczę. Nie, z tego na to. Nie, oj, Bobek, co to odpadłeś? Odpadłem, no ale nie. Jak to, Bobek? Dobra, bo ja za bardzo szybko do przodu chciałem dobra iść, aby tak... Ej, on w ogóle... Nie, naprawdę, no on ledwo pod tym przeszedł, czy mi się tylko wydawało, widzowie? No serio, jakby dla ej, niego to było mega niskie. Ale musisz uważać, serio. Dobra, stary, patrz, co ja tutaj robię. Nie! Nie wierzę w to, co robimy, ale po raz kolejny kręcimy 10-krotnie i kolejne 20 kilka złotych poszło sobie na spacer, bo dostajemy. Oj, fantastyczny skin zimowy. Fantastyczny skin. No może te... Nie, no ej, dostajemy pływaka. Po co mi pływak, gościu? Jak jeszcze lato będzie, to może zostanę jakimś nurkiem, ale patrz! O! O! Frozen Valkyria była tak blisko. Tak blisko, jak ja. I Nyx, tylko nie Amerykanie. Pamiętajcie, specjalne skiny nie prohibited. No, nie, no patrz, który raz ja to trafiam? Który raz ja to trafiam? Dajcie mi inny skin, na niego też jest tylko 1% szans, a go jakoś... Znowu nurek? Znowu nurek? Naprawdę? Serio? Ale jak to jest możliwe? Przecież te skiny powinny wypadać każdy inny, no nie, no cały czas. Ej, przecież w poprzedniej też tak kręciliśmy, też była ta ziomeczka z Japonii, czy jakiej... Naprawdę Nex, ale no, tak dosłownie naprawdę Nex, jakby co tu się dzieje? Ej, autentycznie. Serio? Co tu się dzieje z tymi skinami, nie? Jaka to jest jazda? Ej, mogliby chociaż Julii już dać, naprawdę już bardziej no, bym się... Juli, guli, guli, duli, cieszył niż tego. O, patrz, a my ty... Nie, nie. Wybrałem giereczkę Space Race nie bez powodu, bo popatrzcie, jeżeli ten skin jest tak potwornie wielki, to musimy sprawdzić, jak on będzie się zachowywał tutaj, kiedy na przykład coś go gigantycznie wysoko wybije. Dobra, najpierw sobie przeskoczę tutaj i faktycznie te odległości dla tego skina są gigantycznie małe, ale patrz! Ej, jak ty poleciałeś, dziwacie? Co on w ogóle wyprawia, ten skin? Nie. Ej, a on może w tej misce być? Czekaj, pokaż to. Nie, no patrz, co on w ogóle robi? Nie, dobra, nie, 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 nie mogę tego dłużej robić, bo naprawdę moje oczy stare umrą na, od jakby od tego widoku. Nie, nie chcę nawet stary na to po prostu patrzeć, serio, to jest za mocne. A da się nim myślisz wejść na planetę? Ty da, ale jak łatwo! Bo wiesz, on jest duży, więc łatwiej mu po prostu gdziekolwiek wskoczyć. Co to jest za świr, nie? Autentycznie, co to jest w ogóle stary za świr? Dobra, tutaj poleciał se banan i patrz stary, co teraz robię, patrz to. Bum! Yo! Jak wysoko! O kurde! Ej, nie, jestem serio zaskoczony, jak dobry jest ten skin, autentycznie. Jak on jest dobry. Dobra, teraz tak, polecimy sobie, słuchajcie, tędy i teraz patrzcie, robimy sobie szybciutko, pum. Tędy, pum. Dobra, i tutaj naciskam podwójną spację. No stary, nie mam przyspieszenia. Nie działa to, no. A my sprawdzaliśmy w tych trikach, oni zawsze mają przyspieszenie. Oni robią coś takiego, potem się ślizgają i wychodzi, a nam absolutnie nigdy to nie wychodzi. Skoro mamy największy skin w całej grze, to musieliśmy sprawdzić, jak to będzie na Hoopers Castle, które, słuchajcie, powiększa skin
skina. Przecież ta mapeczka powiększa skina, jeżeli wejdzie się w auto, więc może być, słuchajcie, tutaj naprawdę strasznie mocno, nie? Ej, może być przepotężnie. Aj, chciałem wywalić typa, ale niestety nie tym razem. Dobra, lecimy sobie tutaj i teraz, uwaga, dawaj, bum! Wow! Ale go tam walnąłem! Dobra, teraz lecę sobie tutaj. Jak strasznie ciężko go wyczuł, on jest tak duży, no nie? Ej, dobra, leci tam stary banan i po... Co? Ej, mój własny banan! Nie, nie rób tak, drogi banan! Oj, ty, wróciłem się nim. Ale dobra, stary, ja sobie wchodzę tutaj i mam białe auto, co jest? Ja też! Ale jak on jedzie, stary? Jak wyglądasz? On cały wystaje z tego samochodu! Nie! Ej, nie! Co tu się dzieje? Ej, naprawdę, że go w ogóle wiatr nie zwiewa. Czekajcie, jak ja w ogóle tutaj mega spowolnię. Patrzcie w ogóle, jak tutaj dobrze widać detale. Na przykład włosy, konkretnie jakby konkretnego włosa widać. Albo żyły na przykład na rękach. Ej, strasznie mocny jest ten skin. Autentycznie, bardzo mi się podobał. Naprawdę bardzo dobry zamysł był tego skina. Totalnie genialny. Idealnie pasuje do tej mapki. Ale dobra, teraz już trzeba się troszeczkę postarać, słuchajcie. Trzeba by było jednak tutaj przejść, bo zaraz będzie naprawdę gigalipa. I teraz tak, zwolnimy sobie na maksa. I teraz tak, zrobimy sobie tak. I teraz tak, i teraz tak, i w drugą stronę. Nie! I teraz Bodmasz na wielki finał. Słuchajcie, kiedy ostatnio widzieliście Bodmasz u mnie w finale? Mamy marzec, a w tym roku na pewno tego nie widzieliście. Nie żartuję, to może być naprawdę najtrudniejsza mapka dla tego skina, dlatego że tak, wskoczenie na hydrant jest bardzo trudne do wyczucia, ale te biedronki, słuchajcie, dla tego skina są bardzo małe. Szczerze, one są jak połowa mojego ciała, więc ja nie do końca wiem, kiedy mam naciskać, słuchajcie, spację, a kiedy mam jej nie naciskać. Myślę, że to będzie naprawdę ciężkie wyzwanie. Dobra, rzucam tam banana. Ten banan zawsze, słuchajcie, w jakiś sposób może nas uchronić. Bobek, musisz się postarać. Ej, musimy dać radę. Masz? Wow, o kurde, to czerwone, o kurde. Żeś był bardzo blisko, żeby dostać. Tak, ja mam naprawdę mega lipę, bo akurat serio, przez to, że to wszystko jest dużo mniejsze dla tego skina, to jest po prostu ciężko to wyczuć. Serio, nie żartuję. Bardzo, bardzo jest to utrudnione teraz zadanie. Dobra, stoję sobie tutaj bliżej środeczka. Teraz sobie polecę tutaj, teraz tutaj. Okej. Okay. Dobra, za sekundę będą, stary, dwie czerwone. Dosłownie za sekundę powinny być dwie czerwone. Wow. Dobra, żyje, stary. Widzisz? Widzisz, jak ciężko zwyczuć? Dobra, mamy dwie czerwone, stary. Mamy już dwie czerwone, więc nie jest źle. Dobra. 7. Stary, jeszcze tak. Co prawda tych biedronek chyba samych jest 9, więc masz rację. A ty w ogóle umiesz... Zrobimy. Ej, ty umiesz liczyć do 9? Co, ty w szkole cię nauczy? Nawet, stary, umiem liczyć do 5, więc... To ile twoim zdaniem jest teraz czerwonych biedronek? Co? Bałwania, rzuty? No nie, no bałwaniarz poleciał. Ej, są 4. No są na pewno, widzowie, już 4, tak minimalnie 4, ale my lecimy po więcej. My lecimy, stary, po więcej. Patrz to, zaraz będzie 5. Pięć, dobra, pięć, dobra, dobra, pięć, mamy 5, dobra, wow!